Wszystko zaczęło się 7 stycznia 1992 roku w centrum Londynu. Tam właśnie urodziła mnie moja mama. Nie doświadczyła ona wiele kłopotów, ponieważ urodziłem się przez cezarskie cięcie. Moi rodzice rozstali się ze względu na złą historię między nimi, spędzili wiele czasu w sądzie i poza nim walcząc o mnie. Moja mama miała prawa rodzicielskie, to z nią spędziłem czas od poniedziałku do piątku, a weekendy spędzałem z tatą. Mama posłała mnie do polskiej szkoły, której zajęcia odbywały się w soboty. Mój tata był wściekły z tego powodu. W końcu to miał być nasz wspólny czas. Zamiast tego większość dnia uczyłem się języka polskiego i bardzo dużo się o to kłócili, ale koniec końców cieszę się, że szedłem do tej szkoły. Lecz później, gdy miałem już 5 lat, wydarzyła się najbardziej niesamowita rzecz. Urodziła się moja przyrodnia siostra. Widzieliśmy się tylko w weekendy z tatą. Wspólnie chodziliśmy do kina, do parku, nawet wspólnie spędzaliśmy wakacje. Moja siostra to najwspanialsza osoba na świecie i jest moją bratnią duszą. Kocham ją z całego serca. Ale wracając do historii, nie miałem ogólnie wielu przyjaciół. Można powiedzieć, że byłem lekkim nerdem i ludzie w szkole przeważnie znęcali się nade mną, bądź się ze mnie śmiali. Większość czasu spędziłem przy rysowaniu, bądź czytaniu różnych teorii spiskowych. Grałem także w gry, takie jak na przykład Age of Empires. Kiedy już skończyłem szkołę podstawową, moja mama chciała, żebym poszedł do jednego z najlepszych gimnazjum. I właśnie z tego powodu przeprowadziliśmy się blisko tej szkoły. Radziłem sobie w tej szkole, miałem dobre oceny, jednakże w tamtych czasach nie wiedziałem za bardzo, kim jestem tak naprawdę. Lata spędzone na szukaniu właściwej drogi, zaczynając od dresa, potem w miarę normalny byłem, później got i później aż na końcu byłem emo. W pewnym momencie założyłem swój angielski kanał na YouTubie i prowadziłem go przez dosyć długi czas. Stałem się całkiem rozpoznawalny w Wielkiej Brytanii i dostałem nawet kontrakt od Machinimy, który wtedy było ogromne osiągnięcie. No po prostu wow, ale niedługo potem sprawy zaczęły się komplikować. Wpadłem w niewłaściwe towarzystwo i mając 14 lat zacząłem mieszać się w sprawy, które tak naprawdę nie powinienem. Przez następne 2,5 roku ciążyła na mnie presja, zostałem zmuszony do narkotyków, alkoholu i wiele różnych rzeczy, do których w sumie nie chciałbym tutaj wracać. Co najgorsze, oznaczało to koniec mojego angielskiego kanału na YouTube. Całe to świństwo w mojej głowie, mieszanka narkotyków, alkoholu zaburzały moją świadomość. Przestałem odczuwać radość. Zamiast tego czułem coś tak chorego i pokręconego dzień w dzień. Dosłownie jednym słowem mogę to opisać jako piekło. Popadłem w głęboką depresję i codziennie doświadczałem ataków paniki i czułem, jakbym tracił totalną kontrolę nad sobą. Stałem się osobowością paranoiczną. Zadawałem sobie pytania, dlaczego to wszystko się dzieje? Jaki jest powód życia? Czy ja mam w ogóle wolną wolę? Jaki jest sens w ogóle tego, żebym ja tu był? I naprawdę wiele, wiele innych negatywnych i nieciekawych myśli przechodziło mi do głowy. 2 lata ze łzami w oczach spędziłem walcząc ze samym sobą i z tymi myślami. Każdy kolejny dzień był koszmarem. Już naprawdę chciałem umrzeć. Straciłem całą nadzieję przez to okropne uczucie, które codziennie ze mną bywało i myślałem, że już mnie nigdy nie opuści. Byłem przerażony i obawiałem się, że któregoś dnia po prostu już nie dam rady. Mimo bólu i cierpienia nie poddałem się. Wiedziałem, że chcę żyć i większość zawdzięczam mojej mamie i bliskiej rodzinie. Ciężko walczyliśmy, a 3 rok okazał się właśnie przełomowy. Za pomocą leków i opieki rodziny zacząłem znowu odczuwać pozytywne emocje. To było niesamowite. Niestety, mimo tego dalej popadałem w depresję. Większość dni spędzałem w domu, płacząc i drżąc. Wtedy z moją mamą zdecydowaliśmy przeprowadzić się do Luton. To była moja okazja na nowe życie. Lepsze życie. To, co złe zostawiłem za sobą. Już nie paliłem, nie piłem, bo zdawałem sobie sprawę, jakie efekty to może wywołać na mózgu, szczególnie w pierwszych latach dorastania. Postanowiłem wrócić do szkoły i zdać z języku polskiego A-level, czyli taką maturę i właśnie chodziłem co sobotę do tej szkoły polskiej. Wtedy także i właśnie tam spotkałem swoją pierwszą miłość. W tym samym czasie założyłem także polski kanał na YouTubie i nie wiem jak i nie pytajcie się mnie, ale został on jednym z największych kanałów na polskim YouTubie. Widzom bardzo spodobał się mój content, w moich filmikach Minecrafta zawsze robiłem coś źle albo coś na odwrót i do tego dochodził mój język polski i błędy w mowie. Ludzie chyba uznali to za śmieszne. 2 lata uczyłem się polskiego i szło mi coraz lepiej. Mój kanał także się rozwijał. Zdarzało mi się pracować dorywczo, na przykład jako doradca, na budowie, jako ogrodnik i jako grafik. Ale jak zobaczyłem postęp mojego kanału, zostawiłem poboczne prace.
Zacząłem pracować tylko na YouTubie i spełniałem swoje marzenia. Przez 3,5 roku mój kanał ewoluował. Wraz z moją mamą, dziewczyną oraz przyjaciółmi nagrywaliśmy mnóstwo szalonych i zabawnych filmików. I moja widownia rosła z dnia na dzień w zaskakującym tempie. Przeprowadziłem się wtedy do Polski, żeby być bliżej widzów. I mój kanał z dnia na dzień stawał się coraz większy. YouTube stał się moją obsesją, przez co nie miałem nawet czasu dla rodziny i przyjaciół. Chciałem tworzyć coraz lepsze filmiki, śmieszniejsze i bardziej ekscytujące dla moich widzów, ale wiedziałem, że potrzebuję pomocy. No i nagle poznałem Justynę, jedna z moich bliższych przyjaciółek. Napisała do mnie na Instagramie, czy mogłaby mi zrobić sesję zdjęciową. Wtedy się nie znaliśmy, ale jakoś się zgodziłem. Zostaliśmy bliskimi przyjaciółmi. I pewnego dnia miałem poważny atak paniki, a ona była przy mnie i mi pomogła. To sprawiło, że staliśmy się jeszcze bliższymi przyjaciółmi i nauczyłem ją, jak montować filmy. Od tego momentu to ona montuje wszystkie moje filmy na YouTubie i to właśnie dzięki wam, widzom, ona może świetnie wykorzystać swój talent i utrzymać się nawet z niego. I stało się! Osiągnąłem 1 000 000 subskrypcji! Byłem przeszczęśliwy i byłem pierwszym gamerem w Polsce, który osiągnął 1 000 000 subów. To jest szalone! Powoli zacząłem zmieniać content z gier na filmy z wyzwaniami, prankami, vlogami i innymi rzeczami. I zanim się zorientowałem, znalazłem się w top 5 youtuberów w Polsce, mając 3 kanały, każdy nastawiony na inny content. Nie było łatwo i musiałem poświęcić naprawdę wszystko, żeby się tutaj znaleźć. Rodzinę, przyjaciół i swój własny czas. Pracowałem, gdy wszyscy spali. Montowałem, gdy wszyscy grali w gry. Lata poświęcenia i ciężkiej pracy, żeby znaleźć się tu, gdzie jestem dzisiaj. Nie spowodowały tego nawet, że się wyczerpałem. Wręcz przeciwnie. Każdego dnia mam nowe pomysły na filmy, pomimo tego, że niektóre są naprawdę szalone. I większość tego, co się później wydarzyło, jest już wam znana, ponieważ jesteście ze mną przez większość czasu i dużo się w tej kwestii nie zmieniło. Spotkałem masy youtuberów, zrobiłem ogromną ilość kolaboracji i poznałem dużo nowych przyjaciół, lecz mimo temu dalej niezbyt mam dużo czasu, ponieważ większość czasu oddaję swojej pracy i własnym rozwoju. Ale mam nadzieję, że bliscy wiedzą, że strasznie mi na nich zależy wszystkich. A jeśli nie wiedzieli, to mam nadzieję, że już wiedzą. Ciągle jednak po tylu latach jestem zamknięty w sobie i rzadko napiszę do kogoś pierwszy. Nie mam zbyt dużo prawdziwych przyjaciół, pomimo tego, że jestem popularny i rozpoznawalny przez wielu. Często miałem też uczucie, że się narzucałem, dlatego też większość mojego czasu wolnego spędzałem na siłowni albo grając w gry komputerowe. A teraz przejdźmy do drugiego najgorszego momentu w moim życiu. Był to uraz rdzenia kręgowego. Zanim to się stało, ćwiczyłem 4 razy dziennie przez wiele lat i kochałem sporty, które poświęcają masę czasu. Narciarstwo, jazda na snowboardzie, spinaczka po górach, kung fu, kickboxing. I pewnego dnia wstałem na siłowni po zrobieniu pompek i bum. Straciłem poczucie równowagi. Trafiłem do szpitalu i miałem zawroty głowy przez 2 miesiące. Żaden z lekarzy nie potrafił stwierdzić, co się stało. I niestety po wypadku nie było mowy o dalszym sporcie ani siłowni. Straciłem 10 kg masy mięśniowej i wszystkie postępy, które wypracowałem przez te lata. Nie mogę wam powiedzieć, jak bardzo załamany byłem. Powiedziano mi, że nawet podniesienie małych ciężarów albo zbyt częste bieganie może sprawić, że skończę na wózku inwalidzkim. Czułem się zrozpaczony. I naprawdę w tej chwili wtedy myślałem, że już nigdy nie będę chodził. Po tygodniach rehabilitacji i fizjoterapii zawroty głowy w końcu przeszły i zacząłem chodzić normalnie. Wiedziałem, że nigdy nie będzie tak jak kiedyś i będę musiał żyć skutkami tego, co się stało przez resztę życia, ale cieszyłem się, że mogę po prostu znów chodzić. Niestety walka z urazem szyi nie jest skończona i jest ciężko z tym żyć na co dzień, ale wierzę, że pewnego dnia będę mógł znowu wrócić do trenowania. Chciałbym się tu przez chwilkę zatrzymać i podziękować wszystkim moim widzom, znajomym i rodzinie, którzy mi pomagali z diagnozą i wysyłaliście też mi masę pozytywnych wiadomości. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że motywowaliście mnie w staniu się lepszym człowiekiem i pomogliście mi przez to wszystko przejść. Teraz w dniu dzisiejszym mam was aż 3 400 000 w swojej rodzinie i nigdy, przenigdy nie zapomnę, że to wszystko, co dobre w moim życiu, zawdzięczam wam. Dlatego też chcę, abyście wiedzieli, że zawsze będę miał dla was czas. Nawet jeśli to będzie praktycznie niemożliwe, bo jest was aż tyle. Dam z siebie wszystko, żeby móc powiedzieć chociaż cześć, zbić pionę z wami, uśmiechnąć się, przywitać się z wami na ulicy i staram się też odpowiedzieć na wszystkie wiadomości, gdy mogę, albo chociażby polajkować wam komentarze, które piszecie na fejsie, YouTubie czy na Instagramie, żebyście wiedzieli, że jestem i że czytam. Wiem, że pominąłem wiele ważnych rzeczy, ale jeśli miałbym to wszystko zmieścić w tym filmie, to by
prawdopodobnie był najdłuższy film, który trafiłby na mój kanał, więc nie chcę was zanudzić i zakończę go tutaj. Chciałbym wam podziękować, że jesteście dalej ze mną przez te wszystkie lata, że mnie wspieracie, że w ogóle jesteście obecni, jesteście częścią mojej rodziny. Pokazaliście mi przez ten cały czas, że marzenia naprawdę się spełniają i że wszystko jest faktycznie możliwe. Wystarczy tylko pracować ciężko i walczyć codziennie z przeciwnościami. W taki sposób staniecie się silniejsi i będziecie w stanie osiągnąć naprawdę wszystko. Bo wszystko jest możliwe, a ty masz tylko jedno życie, żeby to zrobić. Więc nie marnuj swojego czasu i naprawdę róbcie to, co kochacie. A właśnie na sam koniec chciałbym się z wami podzielić kilkoma rzeczami, które się tak jakby nauczyłem przez moje życie do tej pory. Miejcie marzenia, bo uwierzcie mi, w życiu jesteście naprawdę w stanie wiele osiągnąć. Nikt z nas nie jest idealny. Oczywiście każdy popełnia błędy, ale nie zadręczajcie się tymi błędami, tylko wyciągajcie z nich wnioski. Niech one będą nauczką na przyszłość. Walczcie każdego dnia, żeby stać się lepszą wersją siebie. Co mam na myśli? Jak macie jakieś rzeczy, które nie lubicie o sobie, jakaś zazdrość, złość, jakiekolwiek takie elementy, to pracujcie nad nimi delikatnie, nawet troszeczkę codziennie, żeby z każdego dnia stać się coraz lepszą osobą. Zawsze istnieje światełko w tunelu. Nieważna jaka sytuacja, zawsze można wyciągnąć z tego negatywne i pozytywne wnioski. Zauważyłem też, że życie nie jest tak, że wszyscy mają albo zajebiście, albo źle. W życiu jest takie, faluje, że raz jest kit, raz jest źle. Nie walczcie z tym. Starajcie się po prostu przejąć to, jak jest. Jak jest gorzej, to nie zadręczajcie się również tym, tylko wiedzcie, że skoro jest źle, nie może być gorzej. Może być tylko lepiej. Wiem, że to jest ciężko wprowadzić sobie taką myśl, ale naprawdę jak wbijecie sobie to do głowy, to naprawdę jest potężna myśl, która może wam pomóc w ciężkich dniach. I ostatnia rzecz, do której jestem z dnia na dzień coraz bardziej przekonany. Nie marnujcie swojego czasu. Naprawdę mamy bardzo mało czasu w życiu. Jeśli to oznacza, że macie już skończyć z YouTube'em, nie oglądać go, macie jakąś pasję, to skupcie się na tym. Naprawdę działajcie nad waszymi ambicjami, działajcie nad tym, co wy chcecie osiągnąć, bo naprawdę jedno życie, ludzie. Nie marnujcie tego czasu, bo czas jest najcenniejszą walutą, którą mamy do rozdania dla ludzi, dla rodziny, dla pracy. Więc poświęćcie go po prostu w dobrym kierunku, żeby właściwie spełnić swoje marzenia. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik chociażby jeden z tych 3,5 milion ludzi, którzy jest teraz ze mną, zmotywowało, żeby po prostu zrobić coś. Jak coś, to piszcie do mnie. Zawsze staram się jakoś podzielić się radami. Mam nadzieję, że też Draw My Life wam się podobał. Dziękuję z góry za wszystkie życzenia urodzinowe. Przygotowałem specjalnie ten film dzisiaj na moje urodziny dla was, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście, jak chcecie wspierać mój kanał dalej i być dalej częścią mojej zajebistej rodziny, możecie dla mnie zostawić łapkę w górę urodzinową. I mam nadzieję, że będzie ich dużo, bo na pewno ja się będę cieszył. Ostatnio słyszałem fajny motyw, że jak jest dużo łapek w górę, to jest tak, jak występujesz na scenie i ludzie cię biją brawo. I myślę, że twórcy odbierają to w podobny sposób, więc wspierajcie swoich twórców. Taka łapka w górę naprawdę może ludzi uszczęśliwić, bo wiedzą wtedy, że robią coś dobrze. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach i w 2019, gdzie tyle zajebistych rzeczy się szykuje. Już nie mogę doczekać się. Powoli, 2019 rok. Działamy.